Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kochani, w sumie dawno nie nagrywałem, od razu wam mówię, że jestem mega, mega, mega chory, więc musicie wybaczyć mi za taki głos, który w tej chwili mam. No ale zauważyłem, że już Techland wrzucił zapowiedź dwójeczki, jeżeli chodzi o nawet główną grę Dying Lighta, więc możemy sobie wybrać między jedynką a dwójką. Jaram się jak głupi, jak dziecko praktycznie. Ale przed tym, bo już zostało naprawdę niewiele dni. Jak to oglądacie, to pewnie zostało jakieś, nie wiem, 7 dni? Coś koło tego. Tak czy inaczej, mamy tutaj sporo questów do zrobienia. Pogadajmy z Jasirem. A raczej z Bezlicym. A więc jesteś jednym z Bezlicych. Pozwolisz mi pomówić z matką? Myślisz, że ona będzie rozmawiać z obcym? Nie. Ale jeśli chcesz się do nas przyłączyć, jesteś na dobrej drodze. Cierpliwości. Jak się nazywasz? Kyle Crane. Przed tobą długa droga, Kyle'u Crane. Nie zbaczaj z niej i niech to pomoże ci w twoich zmaganiach. To wszystko, co mamy w tej chwili do powiedzenia. Dzięki, ziom. Dostałem kuszę kompozytą. Świetnie. Możesz już iść, przybyszu. Jazir, kto to narysował? A, to nieważne. Dzieciak to ciągle rysuje, a ja to ciągle wyrzucam. Ale o co z tym chodzi? O coś, czego się uczepił. Jego matka dostała robotę w Haranie przed epidemią i zostawiła go tu u dziadków. Miała mu chyba posłać jakiś prezent. No ale wiesz co było, nieważne, wyrzuć to. Od razu wam też mówię, że widzę, że są delikatne takie przycinki, ale to z powodu, że dopiero pierwsza złączyłem grę, to więc no może być z tym problem, kurde, jeszcze Discord jak zwykle. Ale dobra. A więc przez ten cały czas dzieciak czeka na prezent? Chryste. To smutne, wiem, ale im prędzej do tego przywyknie, tym lepiej. O, już nie przesadzaj. Dobra, moja stara wleciła mi dziurę w brzuchu, żebym napisał to ogłoszenie. Twierdzi, że w pobliżu ołtarza pod miastem słychać coś jakby począce dziecko albo kota w marcu. Mówiłem jej, że to niemożliwe, że to na pewno jakiś demon, ale ona upiera się, że ktoś powinien to sprawdzić. Jeśli to dzieciak, możemy mu pomóc. Jeśli kot, będziemy mieli zwierzaka. Jakby ktoś wybierał się w tę okolicę, niech mi powie, to się z nim zabiorę. Burak. Ale wiecie co, to nie ma chyba sensu czytać tych wiadomości, w razie czego, jeżeli będziemy robić questy dalsze z The Following, a myślę, że będziemy na jakimś streamie na pewno do tego wracać, to myślę, że bez problemu możemy sobie to potem ogarnąć. A teraz skupmy się na głównej fabule. Tylko tak, niestety, ale musimy zrobić kilka questów pobocznych. Nie lubię czegoś takiego, jak wymusza od nas takich rzeczy gra, no ale niestety trzeba. A więc to zróbmy, tylko się prześpimy przy okazji, bo jeździmy oczywiście w nocy. A właśnie, kochani, jeszcze oprócz tego zmieniłem troszeczkę sposób nagrywania dźwięku, więc w tej chwili zapewne zamiast nakładać wszystko na siebie, mamy dwie ścieżki zrobione, więc jak najbardziej myślę, że to będzie w porządku. Okej, samochód jest w tamtą stronę, źle polazłem. Jak widzicie, jest od razu jeszcze event tutaj w naszym Dying Light'cie. Ale myślę, że nie będziemy się na nim skupiać. Dobra, jedźmy. A w ogóle czy ja mam jakieś umiejętności, na przykład kierowcy? Właśnie. Mechanika to nie chce, nitro. No może. To tak średnio, na jeżo bym powiedział. Dobra, weźmy to nitro. To shitciuje cię normalnie, ubije za ten spam. Przysięgam. Ty nie oglądasz Dying Lighta w sumie, więc... Więc pewnie tego nawet nie usłyszysz, ale cię ubije. Ubije cię za to spamowanie. Dobra, jedźmy do przodu. O, co upirale? Zobaczył nas? Nie zobaczył nas? Chyba nas nie zobaczył. No, ale ten też nas zobaczy na pewno. Dobra, jakoś trzeba to ogarnąć, bo on zaraz na nas skoczy. Najlepiej jakbym wykręcił jakimś cudem. O, właśnie, o tym, ała! No, mamy expo, mamy sporo expa. No weź, spadaj na bambus. Chodź, ubijecie.
Ubije, normalnie ubije. No jeszcze jeden był. Dobra, wykręćmy sobie bez problemu. One już nas tu nie powinny raczej złapać, aczkolwiek lepiej, ała, nie ryzykować. Au, ty gnoju. Ty parszywcu. No to chyba umieramy, co? Chłopcik. Trzy, poziomowy. Kurde, ja nie wiem, z tymi przemieńcami normalnie to tutaj się nie da inaczej. Ogólnie Spike teoretycznie daje 3 razy ekspa za zrzuty, więc też spoko. No nie, gnoje, odczepcie się. Przestańcie mi rodzinę prześladować. Weź się ulecz, nie możesz się uleczyć, no trudno. Ciekawe, gdzie my w ogóle tą drogą dojedziemy, zaraz mi się benzyna skończy i będzie lipa. Dobra. Tędy może? Niestety nie. No weź się uspokój. Gałganie, uspokój się. Może jak się rozpędzimy na tej prostej drodze, to jakoś cykniemy. Chodź idźciu, normalnie cię zabiję. Zabiję. Utłukę, zabiję. Stacja benzynowa w sumie, ej, dobra, nie jest źle. Dobra, żyjemy. Uff. Ulecz się na szybko. Nie masz apteczki. O kurde, nie mamy apteczek. Ale poziom kierowcy wbiliśmy. Dobra, mniejsze uszkodzenia, wrzutnia min. I to nie jest złe. To albo to. Dobra, czekajcie. Naprawdę, kochani, ja wyciszę tego Discorda albo go wyłączę najlepiej. Kosiciu, przestań. Przestań. Wyłączę Discorda. Przepraszam was za to. Już wracamy. Dobra, niech będzie to wyrzutnia min. Skrytce w dowolnym schronieniu, okej. Okay. No to weźmy to. Jest nasza skrytka, tu jest nasza skrytka, nie wiem, kwatermistrz, tak? Nie, skrytka. To miała być skrytka. No to skrytka, miny. Gdzie są miny? Wolna ciecz, kotwiczka. Ej, nie ma. Czemu mamy w ogóle tego sypu tyle? Tego nie chcę. Tego PM-ka też nie chcę. To możemy w ogóle wywalić. To nie jest nam potrzebne w żaden sposób. Kusza kompozytowa, spoko. No ale nie widzę tutaj żadnych... Żadnych min. Jedna apteczka, plastik, bełty. Tutaj weźmy wszystkie. Wytrychy, zapasy. Mina lądowa jest, dobra. Guma, rurki, aerozol. Inne badziewia. Śruby tam były jeszcze. Śruby też bierzemy. Dobra, uleczmy się. Plany. Zróbmy sobie kilka apteczek. To będą pierwsze chyba apteczki, które robimy. Albo i nie. Albo i nie. No ale zawsze 6 apteczek będzie na propsie. Dobra, może sobie poszły, a może nie poszły. Jak myślicie, poszły sobie chyba. Ale ja jeszcze przed tym, kurde, przestań tutaj robić takie głupoty. Weź benzynę. Tankujmy. Kurde, nie chciałem tego, no ale dobra. Wyszło jak wyszło. Mówi się trudno. Ja wiem, że tutaj nie chciałem wjeżdżać, no ale trudno. Kurde, ile was tu jest? Więcej was matka nie miała. Kurde. O fuck. Dobra, było mega niebezpiecznie. Ale one się tu normalnie zaczęły spawnować. Serio, ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Strzelby to kup wszystko. Do karabinu w sumie też kup wszystko. Trudna decyzja, co? Te gnoje się normalnie tutaj uwzięły. Rozdankujmy trochę tego paliwka. Nie ma mnie tu. Odczep się. Odczep się, gnoju. To opali dupka. No kurde, no nie chcę się odczepić, dziad.
Dobra, chyba poszedł sobie w inną stronę. Jedziemy. Jedziemy. Miny mam na... Nie mam min ustawionych, prawda? Mina lądowa. Dobra. Jedziemy w tą stronę. Ja w ogóle się zastanawiam, czy wam przypadkiem tych odcinków jakoś nie przecinać. Ale to jest jeszcze pomysł w toku. To jest jeszcze pomysł w toku. O nie, 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 nie. Boczkiem, boczkiem. Boczkiem, 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 dobra. Nie widziałeś następnego, to uważaj, nie ma innej opcji. No ale dobra, przetestujemy miny. No użyj tej miny. Którym użyć miny? Czemu nie mogę miny użyć? Cholera, 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 shit happens. No użyj miny. No aleś ty wredna menda. No serio, nie wiem jak to ogarnąć. 26 koła legendy, niby to nie jest dużo, ale naprawdę nie wiem jak to ogarnąć. O, tutaj w nocy się nie da jeździć. Zgłupie. Nie lubię tego. W ogóle te drogi są tak posrane. O. Nie wiem, dobra, spróbujmy może gniazdo przemieńców rozwalić. To jest lepszy pomysł. Nie ma mnie tu. Jak ci agro skończy. Myślę, że akurat te gniazda to będzie chyba lepszy pomysł. Zrobimy sobie jakąś... Strzelbę? Tak, strzelbę. Strzelba będzie na propsie. Te miny to sobie można w tyłek wsadzić, wiecie? Szczerze. Te miny są do dupy. Albo ich nie umiem używać po prostu. To też jest bardzo prawdopodobne, no ale... Coś za coś, jak to mówią. Dobra. 6, 7 minut w sumie do świtu. Damy radę na luzie. Damy radę na luzie. No i ja się na nogach czuję znacznie lepiej i to jest po prostu fakt. Fakt jest właśnie taki, że ja się lepiej czuję na nogach, a nie w pojeździe. A przynajmniej w Dainflajcie. To jest wyjście. Chyba nie. Kopie zawsze było raźniej, powiem wam szczerze. No, czemu takie tak spajki? Gro, to odwalasz dzisiaj. Nie wiem, co ta gra dzisiaj odwala. Serio, jakieś tak spajki mi tworzy. Jednak dobrze, że będzie protek zmieniony. Dobra, uciekamy. Uciekamy. Jeszcze chyba jedna. Już wyczyszczone. Gdzieś tu chyba było, prawda? Tak, jest czerwone. Ale chyba dwa są. O! Problem przy okazji, czy nie ma nigdzie indziej, ale chyba nie. Chyba nie ma. Won, powiedziałem. No, jakbyś ty przeskoczył, to przepraszam bardzo. Dobra, to nie problem. Szukajmy od razu sobie tutaj to gniazdko. Gdzieś tu było? Gdzie to było? Nie ma tutaj. Tu też nie ma, dziwo. 4 minuty do świtu, niedobrze. Teraz wrócą duże buraki. Cudaki buraki.
Tu już też nie ma. Gdzieś tu dalej? Chyba tu jest. Dobra, chyba jest. To jakby na przykład... Dobra. Zniszczyliśmy. Dobra, to nam się udało zrobić, o dziwo. Szukajmy tego dziada. Więc mamy już... Chyba jesteśmy ci winni przeprosiny, Kai. Pomogłeś nam, a my wciąż wątpimy w twoje intencje. Trudno oczekiwać od kogoś, kto nie widział znaku, że będzie wielbił matkę. Nie mam nic do ukrycia, mam uczciwe zamiary. Chcę wam pomóc. Udaj się do jeziora, które zwą Okiem Słońca. Pokłoń się matce, a otrzymasz błogosławieństwo. Zapraszamy cię do nas, Kyle. I ty, może było tak od razu? Kurde, lecimy. Zgromadzenie, dotrzyj do Oka Słońca. Daleko to jest? Kurde, bardzo. Ja tu jakoś dojadę. Jezu, czemu ta mapa jest taka niewyraźna? Tędy, tędy, tędy i tu już będzie blisko, tylko w teorii. Najpierw trzeba dotrzeć tu. Do tego miejsca. My jesteśmy... No, gdzieś tu. O tu. Co, ja tam pójdę na piechotę? Ja wiem, że to jest niebezpieczne na piechotę, etc., etc. Ale naprawdę, wydaje mi się, że... No, jestem lepszy, jeżeli chodzi o piechotkę. Ja nie lubię jeździć samochodami w grach, więc... Na szczęście chyba tego w dwójce nie będzie. Na fabułę trzeba popchnąć. Wiemy, że zrobiłeś co się dało, jeśli chodzi o dopływ wody. Ale odkąd znowu ją mamy, nasi ludzie chorują jeszcze bardziej. Musisz wrócić. No nie, no na razie to nie mam czasu. Amigo. Gdzieś tam może w okolicy, jak będziemy, to znajdziemy jakiegoś safe zone'a, przywołałem samochód. Dopiero wtedy... Jakimś cudem sobie podjedziemy może tym samochodem, bo na pewno nie teraz. Teraz to ja wolę piechotką. Tutaj jest za dużo przemieńców, za dużo jest tych ścieżek. Nie znam mapy, bo powiem wam szczerze, tak jak chyba już wam wspominałem wcześniej w poprzednich odcinkach i tak dalej, że ja The Following przelazłem tylko raz. Raz na chyba 5 albo 6 podejść. Więc dla mnie, naprawdę, The Following nie jest wybitnym dodatkiem, ale fabularnie jest naprawdę super. Dlaczego? Zobaczycie, jeżeli uda nam się dalej dojść. Ale ten dodatek nie jest długi, już mamy w sumie 56% fabuły, więc... Więc na luzie. Wydaje mi się, że zdążymy w sumie w 3-4 odcinkach się jakoś wyrobić. Szkoda, że ta kotwiczka już nie działa tak jak kiedyś. Wiadomo, że jeżeli byśmy robili wszystkie dodatki, wszystkie aktywności w tym dodatku, to naprawdę byłoby to długie. Ale tak jak teraz, to myślę, że to naprawdę nie potrwa dłużej niż 3 odcineczki, no maksymalnie 4. Proszę się, panie koszmar, odpierdzielić. Odpierdzielić. O, no teraz ja jestem bezczelna świnia. To jest motel. To jest safe zone. Być może. A może nie. No ja nie chcę przeżyć nocy. Znaczy chcę przeżyć noc, ale chcę spać. Ambona myśliwska. Albo czekajcie, bo tu jest w sumie niezbadane miejsce. Podejdźmy do tego miejsca niezbadanego. A, tu jest tylko samochód. I są wojskowe pojazdy. I są skrzynie. To zapasy wojskowe, dobrze widziałem? Dobra, zabijmy dziadów. Oni się chyba... A nie, dobra, jednak... Jednak się udało, ale... To nie zmienia faktu, że i tak lipa. Ten ropuch cholerny, no. Żyje? Żyje, niestety żyje.
O, headshot? Headshot! Co mi ta stamina tak słabo się regeneruje? Dobra, odpuszczmy to, bo to zawsze expy. W ogóle jestem ciekaw, czy nasze postacie będą jakoś przechodziły na Dying Light 2. Jeżeli tak, to może lepiej się nad nimi trochę pochylmy. Nie wiadomo, jak to będzie dalej. Dobra, to były tylko w sumie apteczki, zrzuty i inne takie duperelki, więc no, bez szału, bez rewelacji, no ale jest. Ale jest, tu jest jeszcze bodajże ulepszenie samochodu. Aś ty kurwa wredny gnój jest, no. No, co ty kurwa CKM-em strzelasz, gnoju? No bez jaj. Ty kurwa wszo jebana. No widzieliście to? Nie, no to były jaja, serio to były jaja. Jak cię kurwa złapie, a cię kiedyś złapie. On się zderespił już. To te pasożyty się zderespiły. Dobra, walił to pies. Idziemy do przodu. Wiem, że jest dzień, szukamy jakiegoś safe zone'u, gdzie możemy się przespać i lecimy w nockę. Tego tak staram się mu to przyspieszyć, delikatnie mówiąc. No, ale nie aż tak przyspieszyć. Nie aż tak przyspieszyć. W ogóle trochę żałuję, że tego The Followinga nie zrobiłem gdzieś na streamie, gdzie byśmy mogli sobie tak szybko polatać, popatrzeć, pobawić się i tak dalej, po prostu mieć spokój odhaczone. Dziękuję, dobranoc. Reszty nie trzeba. Kurde, nie, on normalnie jak z CKM, a czemu on w ogóle nie spada poziom legendy? To jest pytanie. Prawie nie cały. Kurwa, jakieś ulepszone jesteście, gnoje. Gołgany. O nie. Duży paszczur. Wow, nie spodziewałem się, że to kuszarza na mnie. Oż ty, gałganie, 100 HP. No. Nie to chciałem w sumie znów. Chodź. Kurde. Co się ze mną dzieje dzisiaj? Ole. Męczyłeś się? To dobrze. No. Daj mi nagrodę i się rozstajemy w pokoju. To rozbić kolega nie przeżył, to jest twój problem. Dobra. Zawsze lepiej mieć te expy niż ich nie mieć, bo jak wiadomo, ta gra potrzebuje czasem progresu z innych zadań. No weź się uspokój. Weź się uspokój. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Dobrze idę, dobrze idę. No serio, to nie będzie żadnego safe zona? Tu chyba nie będzie safe zona, o nie. Może później, lady. Na razie nie jesteś wystarczająco potrzebna. Dobra, czy tu się zaczepimy? Zaczepimy się. O! Autobus to raczej nie to, co chcieliśmy. Jesteśmy niedaleko. Jesteśmy niedaleko, zrobimy jeszcze chyba to zadanie w tym odcineczku. Przynajmniej mam nadzieję taką. Taką mam nadzieję. Jeszcze daleko. Niedaleko. To jest tam. No samochodem byłoby łatwiej. A na pewno szybciej. Może nie łatwiej faktycznie. Gdzieś tu jest safe zone? Żeby pójść w nocy? No niestety nie. Dobra. Jesteśmy na miejscu. To tak, trzeba znaleźć wejście. Wejście jest tu. No i wchodzimy. Wchodzimy na górę.
Po co? Zaraz zobaczymy. W ogóle, kochani, zapraszam was do Discorda, którego już mamy założonego od jakiegoś czasu. Gdzie naprawdę możecie poznać świetnych, świetnych ludzi. Oprócz Hoshichi w sumie, bo ona spamuje non-stop. Taki nasz spammer. Nie no, tak szczerze, to jest naszą moderatorką, więc... Więc propsy dla niej. Mimo już czasem jest irytująca, no ale trudno. Dobra, raz, 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 na górę, na górę, na górę. Panie Kyle Crane, wchodzimy. Stary. Teraz zrozumiałem, jak bardzo błądziłem. Otworzyli mi oczy na prawdę, na świat. Orzesz mordę, jakby przedawkował grzybki. Matka jest dobra. Matka jest łaski. Matka jest życie. Matko błogosławiona przez słońce, wielbimy cię. Matko błogosławiona przez słońce, wielbimy cię. Matko objęcia wiatru, ufamy ci. Matko, objęcia wiatru, ufamy ci. Matko, pełna łaski, nawiedź nas. Matko, pełna łaski, nawiedź nas. Matko, dzieci słońca, przyjmijcie dar matki i pozostańcie wierni jej drodze. Cierpienie. Matka, dziękuję ci. Co się dzieje? Matka jest życiem. Matka nas pomoże. O kurde! Pozostań wierny drodze, ponieważ dopiero się rozpoczęła. Co się ze mną dzieje? To niemożliwe. Nie wierzę. Twoje i moje losy są ze sobą splecione. To niemożliwe. Nie wierzę. Uwierz we mnie, Kyle. Tak jak ja wierzę w ciebie. Kim ty jesteś? No nie, złapana. Że mogliśmy się poznać, Kyle. Rozumiem, że wciąż czujesz się zagubiony. Nie martw się, zawsze tak jest za pierwszym razem. Taki trans trwa kilka godzin. Trans? Czyli ten gryzoń mnie nie zaatakował, tylko mi się przyśnił? Gryzoń był prawdziwy, ale nie próbuj tego ponownie. Nie jesteś już chroniony aurą matki. Niemniej jednak twoja dusza i krew zostały oczyszczone. Jak długo będziesz kroczył właściwą ścieżką, będziesz odporny na wirusa. Zawierz matce. Czyń dalej to, co zacząłeś czynić, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Skontaktujemy się z tobą. No, pocałuj mnie w nos, kolego. Pocałuj mnie w nos. Dobra, kochani, ale to by było Lena? Na tyle. Lena, no dalej odpowiedz. Lena, dzięki Bogu. Posłuchaj mnie uważnie.
Nie wiem, jak długo to potrwa, ale jestem odporny. Widziałem ją. Matkę, znaczy, przemówiła do mnie. Wpadłem w jakiś trans, a zombie mnie nie atakowały. Lena? Halo? Szlak. No dobra, kochani, ale to by było na tyle w tym odcinku. Ja wiem, że jakość wykonania dzisiejszego odcinka nie powala, no aczkolwiek, no mówię, jestem chory, mam nadzieję, że jakoś dojdę do siebie jak najszybciej. Obawiam się najgorszego, aczkolwiek zobaczymy, może jednak tak źle nie będzie. Tak więc, moi kochani, dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discord i strona w opisie. Trzymajcie się. Hej, hej.